Tło wydarzeń Dariusz Pawlikowski, witam Państwa. Naszym gościem jest pani Marta Wołoszyn, prezes Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii Młodym w Koszalinie. Witam serdecznie. Witam, witam Państwa. Bardzo intrygująco brzmi tytuł Waszej debaty, sens i bezsens profilaktyki. Teza taka trochę prowokacyjna, no bo bezsens profilaktyki, prawda? To tak jakbyście podważali sens Waszego istnienia. Teza tej debaty urodziła się nam ze 2 lata temu już, kiedy po raz pierwszy robiliśmy takie debaty w wielu miejscach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Tym razem województwo zachodniopomorskie zgodziło się na to, żebyśmy zorganizowali właśnie wojewódzką debatę na temat uzależnień wśród młodzieży. I faktycznie to jest tak, że teza tej debaty trochę miała zachęcić do tego, żeby porozmawiać na temat tego, czy faktycznie te wszystkie działania, które wydaje nam się, że są sensowne, one przynoszą spodziewane efekty. Dlatego ten sens i bezsens przewijał się w debacie. Są tacy, którzy mówią, że profilaktyka jest bezsensowna, chyba nie ma, tak? Albo może są w mniejszości, albo zadają tylko prowokacyjne pytania na ten temat, jak pani uważa? Wręcz tak właśnie się dzieje, powiedziałabym, że tak, że są osoby, które mówią coraz częściej, bezsensem jest podejmowanie pewnych działań, które na przykład nie mają swojej kontynuacji, które są powtarzaniem tylko i wyłącznie pewnych sloganów, a nic z tego dalej nie wynika. I coraz częściej pojawiają się głosy, tak jak i na naszej debacie, że powtarzanie tego samego, robienie tego samego, bez pomyślenia, czemu to ma służyć, bez zrobienia takiej bardzo dobrej diagnozy problemów, które występują, i robienie czegoś, a bo się przyda, coraz częściej przez też osoby, które się tym zajmują, jest określane mianem bezsensownych działań, na które wydaje się duże pieniądze, a które nie przynoszą spodziewanych efektów. Może 2 słowa teraz o Stowarzyszeniu Młodzi Młodym, bo być może nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, czym to się je. Wiadomo jedno, chcecie pomagać dzieciom i pomagacie młodzieży i ich rodzicom. To są tak działania usystematyzowane, psychologów, pedagogów, kogo jeszcze, komu pomagacie? Dokładnie tak, jak pan powiedział. Dzieci, młodzież, rodzice, niestety coraz młodsze dzieci i niestety też skala problemów, z którymi się do nas zgłaszają głównie rodzice, też się zmienia. Na przestrzeni lat my funkcjonujemy od 27 lat w Koszalinie. Myślę, że przez te wszystkie lata, zajmując się pracą z dziećmi, z młodzieżą, z rodzicami, dosyć dobrze wyrobiliśmy sobie też pojęcie, takie postrzeganie tego, z czym można mieć problemy. I teraz też przez 27 lat ciągle jest to samo, z jednej strony, z drugiej strony coś innego. Coraz młodsze dzieci, coraz poważniejsze problemy, łączenie się różnego rodzaju trudności. Już nie tylko problem na przykład z narkotykami czy z alkoholem, nie tylko problem z używkami, ale współwystępujące trudności emocjonalne, trudności psychiczne, które wynikają również z nowych uzależnień. Taka nowa kategoria uzależnień behawioralnych, które łączą się z czynnościami, z zachowaniami, z niemożliwością poradzenia sobie też z otaczającym światem i to jest styk z depresją może, tak? Czy? Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo duża grupa osób, które korzystają z naszej pomocy, pozostaje jednocześnie pod opieką lekarza psychiatry. Taka jest potrzeba. I depresję mogą mieć też dzieci i młodzież, i miewają? Zdecydowanie, jak najbardziej. Właśnie to jest niestety ta coraz młodsza grupa dzieci, młodych ludzi, którzy mają stwierdzoną kliniczną depresję. To nie jest tylko tak, że one się kiepsko czują albo mają słaby nastrój, są w okresie nastolatkowym i przeżywają różnego rodzaju trudności. To są dzieci i młodzież, którzy mają klinicznie stwierdzone przez lekarza psychiatrę zaburzenia depresyjne. Zagadnienie jest oczywiście bardzo głębokie, ale mogą mieć zaburzenia związane z depresją, bo czują się wykluczeni w środowisku, bo może rodzice nie są tak zasobni jak rodzice innych kolegów, tak? Bo może w szkole nie idzie, bo może nauczyciel
swoimi wymaganiami powoduje te depresje? Pewnie dużo jest takich czynników, znaczy, które mogą powodować depresję. Nie wchodzimy głęboko w temat, tylko chciałbym, oczywiście, depresja jest tematem klinicznym jak najbardziej i tutaj nie można jednoznacznie powiedzieć, że tylko i wyłącznie zespół tych określonych czynników będzie powodował, że ktoś na tę depresję zachoruje bądź nie. Aczkolwiek wszystko to, o czym pan powiedział, wszystkie te rzeczy, z którymi młodzi ludzie, dzieci, dorośli sobie nie radzą w otaczającym ich świecie, za duże wymagania, bardzo duża samotność. Bo rodzice na przykład są za granicą i tam pracują? Też, oczywiście, ale też rodzice, którzy są na miejscu, a nie znajdują czasu dla swoich dzieci. Albo też rodzice, którzy uważają, że dzieci muszą sobie radzić same. A też świat, który otacza, ja bardzo często to powtarzam, pewnie już do znudzenia, zanik więzi pomiędzy dziećmi, między dziećmi a rodzicami, brak takiego dostatecznego wsparcia. Bo być może paradoksalnie rodzice pracują na dwóch, czy na, nie wiem, trzech, czy na dwóch i pół etatach po to, żeby dziecku tak kupić na przykład najnowszy model tam, nie wiem, telefonu komórkowego, czy jak to tam się nazywa, iPady, czy inne rzeczy. Tak to może wyglądać i nie ma czasu dla dziecka, a być może najważniejsza jest rozmowa. I dziecko czuje się coraz bardziej osamotnione, coraz bardziej zamyka się na przykład w wirtualnym świecie, coraz bardziej zaczyna funkcjonować w oparciu o więzi, które buduje z przypadkowymi osobami. One są bardzo powierzchowne. Młodzi ludzie, dzieci mają często takie poczucie, że na nikogo nie mogą liczyć. I właśnie to wtedy jest takim tematem, z którym się do nas zgłaszają, bo mają takie poczucie osamotnienia, mają poczucie często też niezrozumienia w otoczeniu, a z tego niezrozumienia bardzo często dochodzi do hejtowania, internet, przestrzeń. No właśnie pani szczęśliwie odpowiedziała, bo to jest też jeden z punktów tej debaty, on brzmiał, od czego się uzależniamy, co teraz ćpamy. Ćpamy kojarzy się po prostu bardzo prosto z dopalaczami, czy tam jeszcze wcześniej z narkotykami. Ale nie ćpamy tylko narkotyków czy dopalaczy, prawda? Dokładnie tak. To jest szersze znaczenie. To jest też taki temat, który skłania ćma do refleksji, do zastanowienia się i do takiego działania, żeby faktycznie robić coś, co ma sens, ponieważ ćpamy teraz, możemy ćpać komputer, możemy ćpać telefon, możemy ćpać nie wiem, uwagę innych. Możemy się uzależniać od tego, żeby ktoś postrzegał nas w określony sposób, żeby ktoś o nas określone rzeczy myślał i wówczas będziemy zachowywać się, spełniając czyjeś oczekiwania, nie bacząc na to, czego my tak naprawdę potrzebujemy albo co jest dla nas korzystne. Dlatego właśnie mówimy o tym, że ćpamy, bo mechanizm jest ten sam. My zwracamy uwagę na to, że mechanizm uzależnienia będzie taki sam jak przy narkotykach. Czy możemy też powiedzieć, że uzależniamy się, czy może to jest za płytkie myślenie? Już nie mówię o narkotykach, dopalaczach, czy o tych psychologiczno-komputerowych uzależnieniach, ale możemy się uzależnić, nie wiem, od solarium na przykład, możemy się uzależnić, nie wiem, od toksycznej mamy albo od toksycznej teściowej. To też jest jakaś forma uzależnienia, która niedobrze wpływa na naszą, czy dziecka, psychikę w finale. Możemy się uzależnić od wielu, bardzo, bardzo wielu rzeczy. I tym kryterium, które będzie decydowało o tym, czy to już jest uzależnienie, czy można stwierdzić tak klinicznie zespół uzależnienia, będzie właściwie takie same do wszystkich substancji, wszystkich czynności, wszystkich zachowań, wszystkich sytuacji, które mogą nam się w życiu przytrafiać. Tu, no tak jak trochę tak jest, że możemy się uzależnić od relacji, możemy się uzależnić od opinii, możemy się uzależnić od zachowań, dzięki którym podejmujemy określone działania. A jak to wygląda w tych czasach? Bo oczywiście mówimy bardzo ogólnie, czy przychodzą do pani, do państwa także osoby z problemami, nie wiem, ze swoim szefem, szefową, chodzi też o te toksyczne relacje w zakładach pracy. Czy teraz, kiedy jest rynek pracownika, trochę łatwiej nam znaleźć pracę, tego problemu nie ma? Czy ciągle ten problem wzajemnych relacji jest jednak jakimś wielkim problemem?
Znaczy do nas trafia w zdecydowanej większości młodzież i tutaj te kłopoty takie relacyjne, radzenie sobie z napięciem, ze stresem wiążą się przede wszystkim z relacjami z rodzicami, nauczycielami czy rówieśnikami, ale jest to dosyć istotny problem. To jest cała masa takiego wypalenia związanego z funkcjonowaniem w relacjach z innymi i stresu i napięcia, nieumiejętności radzenia sobie z obciążeniami, które z tych relacji wynikają. Czyli jest jak sobie radzić dużo. Tak w trzech punktach z szefem albo szefową, tyranem, kimś, kto nas szturcha, poniewiera i tak dalej, bo czuje się ważny, bo ma władzę przez te 8 godzin nad nami, albo czasami nawet poza godzinami, bo telefonuje w czasie wakacji, albo wieczorami nas stresuje, a my nie wiemy, jak odpowiedzieć, jak zareagować, nie możemy tupnąć nogą. No i widzi pan, nie ma prostej recepty, bo należało powiedzieć tupnąć nogą, powiedzieć nie zgadzam się. Ale trzeba zapłacić rachunki i kredyt. Dokładnie. I dlatego też my najpierw sprawdzamy gotowość każdego do tego, żeby podejmować określone działania. Temu służą też konsultacje i dlatego my nigdy nie dajemy prostych recept. My zawsze mówimy, proszę się do nas zgłosić, porozmawiać. I właśnie, to skończmy w takim razie. Gdzie się można zgłosić do waszego stowarzyszenia, w jakich godzinach przyjmujecie, kto może przyjść, bo to jest, rozumiem, spotkanie bez skrępowania, bez wstydu. Może przyjść każdy. Stowarzyszenie na ulicy Zwycięstwa 168. Najlepiej zadzwonić albo wysłać do nas maila. Na stronie stowarzyszenia młodzi-młodym.koszalin.pl znajdują się wszelkie informacje dotyczące godzin pracy, funkcjonowania też osób, z którymi można się spotykać. Zapraszam. Nie wiem, czy dobrze zrobię, ale szczerze mówiąc, życzę państwu jak najmniej pracy. Sami sobie tego też życzymy. Marta Wołoszyn, prezes Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii Młodzi Młodym w Koszalinie, była gościem programu Tło Wydarzeń. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dziękuję państwu.